W kolejnym odcinku programu PIJKRANÓWKA, partnerem którego jest MPWiK Wrocław i dzięki któremu dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat wrocławskiej kranówki. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu wyniki badań, które przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. W ramach tych badań wrocławianie byli pytani m.in. o to, czy piją wrocławską kranówkę, jeśli tak, to jak często, jak smakuje woda z kranu oraz czy zauważyli jakieś zmiany, jeśli chodzi o wodę z kranu w ostatnich 5 latach. W zeszłym roku, mimo pandemii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zorganizowało około 200 wydarzeń. Były to m.in. różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, gry miejskie, wydarzenia sportowe oraz weekendy z PIJKRANÓWKA w Hydropolis. Postanowiliśmy spytać o to, co sądzą o wrocławskiej kranówce, jak postrzegają kampanię prowadzoną przez nas, po to, żebyśmy wiedzieli, co robić i jak skutecznie jeszcze do nich docierać, ponieważ nie ukrywam, że najtrudniejsza praca jest na postawach, czyli na zmianie nawyków. Z odpowiedzi uzyskanych od wrocławian i wrocławianek wynika, że kampanię PIJKRANÓWKA zna blisko połowa mieszkańców, czyli ponad 44%, a co czwarty mieszkaniec sięga po wrocławską kranówkę codziennie. Ponad 60% mieszkańców Wrocławia uważa, że jakość wody kranowej jest dobra. 55% wrocławian sądzi, że woda w kranie poprawiła się w porównaniu do okresu sprzed 5 lat. Już dawno mówili, że nasza wrocławska woda jest dobra. Mamy co prawda dzbanki z tymi filtrami, ale nieraz się naleje do szklanki i nic się złego nie działo, więc przypuszczam, że jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o smak, jak Pani smakuje? Jak mam za taką samą płacić w sklepie, to uważam, że jest doskonała i gasi pragnienie. A ja chcę to plasterek cytrynki czy jakaś witaminka i podnosi smak, jak sobie chcę jakiś smak poprawić. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Dobrze, że jest. Piję, oczywiście, jest dobra i zdrowa. A jak Panu smakuje? Jest spoko. Od kiedy usłyszałem w mediach, że można ją pić, no to piję. Oszczędzam pieniądze, mniej plastiku. Wiadomo. Tak, my wszyscy pijemy kranówkę. Całą rodziną. A ogólnie smakuje Pani wrocławska kranówka? Tak. Mhm. Piję. Jak Pani smakuje? Piję filtrowaną przez dzbanek filtrujący, więc mi bardzo smakuje. Wrocławianie są nie tylko mądrzy, ale i modni i coraz chętniej sięgają po kranówkę, coraz odważniej zmieniają swoje nawyki. My im w tym pomagamy, nie tylko akcjami CSR-owymi, takimi jak PIJKRANÓWKA, ale także poprzez edukację ekologiczną. Edukować mieszkańców w tym zakresie pomaga wrocławski Hydropolis, ale nie tylko. Od 3 lat MPWiK Wrocław realizuje także projekt dla najmłodszych, czyli Akademię Przyjaciół Wody, która jest realizowana w placówkach edukacyjnych. Na ten moment Akademię Przyjaciół Wody ukończyło już 6000 osób. W ramach tego projektu MPWiK Wrocław współpracowało już ze 120 placówkami edukacyjnymi. Ten projekt okazał się na tyle atrakcyjny i na tyle istotny merytorycznie, że wspólnie z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu podjęliśmy decyzję, że Wrocław będzie pierwszym w Polsce miastem, w którym edukacja ekologiczna o wodzie będzie obowiązkowa w szkole i od września w drugich klasach szkół podstawowych dzieci będą się uczyły, jak być ekologicznym wodnym.